Witam wszystkich z tej strony Filip Konieczny. W dzisiejszym filmie chciałbym pomówić o jednym projekcie, na który moim zdaniem warto zwrócić uwagę w lipcu, gdyż wokół tego projektu będzie się dużo działo w najbliższych tygodniach. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale i chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu YouTube. Po przeniesieniu na stronę mojego profilu w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam. A więc zaczynamy. Obecnie market Cap wynosi 275 miliardów dolarów, a cena Bitcoina to 9267 dolarów. No i co ciekawe, Bitcoin w ciągu ostatnich 24 godzin nie ruszył się nawet o 1 dolara. Projektem, na który moim zdaniem warto zwrócić uwagę w lipcu ze względu na zbliżające się wydarzenia, jest Quantum. Quantum w tej chwili kosztuje 2,13 dolarów i jest na nieznacznym plusie 3% 3,3% w ciągu ostatnich 24 godzin. Ja oczywiście tym filmem nie mam zamiaru namawiać Was do zakupu tego projektu, to wy jesteście inwestorami i to Wy musicie podjąć decyzję. Natomiast jeżeli uznacie po tym filmie, że projekt Quantum faktycznie jest godny uwagi, faktycznie ma ciekawe wydarzenia w nadchodzących tygodniach, no to możecie go zakupić na giełdzie Binance. Ogólnie, jeżeli chodzi o projekty do gry pod wydarzenia, to na moim forum staramy się szukać takich projektów już od dłuższego czasu. No i co ciekawe, mieliśmy takie sytuacje, że gdy znaleźliśmy jakiś projekt, gdy w niego wchodziliśmy, to cena zaczynała dosyć szybko rosnąć i po prostu było już za późno na to, by nagrywać film na YouTube. No i chociażby Tommy z kanału Crypto Wars dodał tutaj Atoma. Atom był dodany 7 lipca, godzina. 17:42 przy takiej ilości Satoshi. No i po prostu zanim zdążyliśmy nagrać ten film, w tej chwili kosmos atom kosztuje 4,24. No ale jeżeli możecie zobaczyć dokładnie kiedy to zostało wrzucone na forum, 7 lipiec, godzina 17:42. Także szukamy 7 lipiec. To było gdzieś tutaj, tak? Tak się złożyło, że nie było mnie w ogóle przez cały weekend w domu. Nie mogłem nagrać filmu. No a gdy wróciłem po weekendzie do domu, no to cena wynosi już. Tyle. Także po prostu, kto wchodził na moim forum w Atom, no to zapewne jest zadowolony po, po, po tej informacji od Tomiego. No ale wydaje mi się, że już nie ma sensu nagrywać filmu o Atomie w tym momencie, kiedy kosztuje 4,23, kiedy to większość osób kupowała go przy poziomie 3 dolarów. Kolejnym projektem, pod który mieliśmy grać i, i, i którego nie zdążyłem nagrać, ponieważ po prostu mi nie było w ten weekend w domu, jest Chainlink. I tutaj wrzucona analiza przez Tomiego z AT, wychodziło mu, że Chainlink może urosnąć ponad 20%. Wrzucone to było 12 lipca 2020, 11.35. No i gdy wejdziecie sobie na Chainlink, w tej chwili jest na 24% plusie, także 12 wrzucone było mniej więcej tutaj. Cena oczywiście wystrzeliła. No i znowu przegapiłem. Nie było mnie w ten weekend. No i poniekąd Quantum jest trzecim projektem, który jest właśnie wrzucony, który jeszcze nie wystrzelił. Więc mm, oprócz tego, że mm, mm, gramy pod ten projekt, no to jest to projekt, który z z tych trzech wrzuconych w ciągu tego weekendu powiedzmy, jeszcze nie wystrzelił atom, już poszedł do góry, dał zarobić ponad 30%. E Chainlink dał zarobić ponad 30%. No i Quantum jest. Powiedzmy trzecim projektem, pod który gramy, ale pierwszym, który mogę dla Was nagrać, bo, 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 ponieważ po prostu jestem w tej chwili w domu. Dodatkowym plusem, moim zdaniem, jest też to, że cena bitcoina jest powiedzmy stosunkowo nisko, jak na ostatnie dwa miesiące. W tej chwili bitcoin kosztuje 9200 dolarów. No i wolę grać pod projekty, pod wydarzenia, gdy bitcoin kosztuje na przykład. Około 9 tysięcy dolarów niż około 10 tysięcy dolarów, bo jeżeli zobaczycie sobie na wykres Bitcoina, on sobie lata między powiedzmy 9 a 10 tysięcy dolarów. No i no po prostu statystycznie wydaje mi się, że gdybyśmy wchodzili w jakiś projekt do gry pod wydarzenia, gdy Bitcoin by na przykład kosztował 9800, 9900, jasne, może on urosnąć powyżej 10 tysięcy dolarów, no ale patrząc na podstawie ostatnich dwóch miesięcy, no jest też duża szansa, że po prostu odbije się od tego poziomu i spadnie niżej. Natomiast Bitcoin kosztujący 9100, 9200, 9300 dolarów, oczywiście może też zejść poniżej 9000 dolarów, ale ma też potencjał do Wzrostu, powiedzmy, w te okolice 9500, 9600, 9800, więc też Bitcoin tutaj nam się w tej chwili ładnie łożył. A co do samego quantum, pod jakie wydarzenia potencjalnie możemy grać? Pierwszym wydarzeniem, które będziemy mieli za miesiąc, jest mainnet wersja 0.19, o której za chwileczkę wam powiem. Drugim wydarzeniem jest wypuszczenie Phantom na mainnet. To trzecie wydarzenie jest za daleko, żeby pod nie grać, ale mamy trzecie wydarzenie bardzo ważne wydarzenie którym jest Staking Online. Na początek. Jutro Binance organizuje wielką, naprawdę wielką konferencję, nazywa się Off the Chats. Będzie ona trwała 10 godzin. No i na tej konferencji będą występowały oczywiście różne projekty kryptowalutowe. Będzie tam mówione o technologii blockchain, o tym, jak się ona rozwija, jaką ma przed sobą przyszłość, jak twórcy różnych projektów widzą najbliższe miesiące na rynku kryptowalut. No i co ciekawe, jednym z projektów, który będzie występował na tej konferencji Binance'a, jest oczywiście Quantum. Quantum ogólnie bardzo szybko i bardzo mocno się rozwija przez cały czas. Jest to dosyć silny projekt moim zdaniem. No i co ciekawe, parę dni temu został dodany do Atomic Wallet. Co ciekawe, Atomic Wallet będzie także wspierać w hardfork Quantum, który ma odbyć się 28 sierpnia. Ten hardwork Quantum, do którego mamy jeszcze około 5 tygodni jest bardzo ważnym wydarzeniem, ponieważ oprócz tego, że zostaną wprowadzone w kwantum poprawki, oprócz tego, że będziemy mogli jeszcze programować smart kontrakty dodatkowymi językami, to co najważniejsze wprowadza on staking offline. No a jeżeli interesujecie się dosyć mocno projektami, które oferują staking, no to zapewne wiecie, że staking w w tej chwili robić dosyć duży hype dookoła projektów. Jeżeli, e, jeżeli jakiś projekt wprowadza staking, ulepsza staking, e, no to zazwyczaj inwestorzy kupują ten projekt e, częściowo właśnie, by grać pod takie wydarzenia, a częściowo by po prostu go stakeować. Także w przypadku Quantum istnieje po prostu szansa na to, że część inwestorów będzie kupowało ten projekt, by grać pod wydarzenia. Przez co cena powinna rosnąć, no a druga część będzie kupowała Quantum, by je stejkować, przez co mniej go będzie dostępnego na giełdach, przez co także cena powinna rosnąć. Co do samego mainnetu hardworka, o którym mówię, zostawię Wam link do GitHuba, jeżeli chcecie sobie poczytać o tym hardworku. Dzięki czemu będziecie dokładnie wiedzieli, co naprawia oraz co wprowadza. Dodatkowo, Tommy z kanału CryptoWars przygotował dla Was analizę techniczną Quantum. Także link do niej, jeżeli interesujecie się analizą techniczną, znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten projekt. Jeszcze raz powtarzam: ja Was do niczego nie namawiam, nie zachęcam Was, żebyście kupowali ten projekt, po prostu chciałem Wam pokazać. Projekt z potencjałem do wzrostu, pokazać Wam wydarzenia, które będzie miał. No i tak podsumowując, niestety nie mogliśmy zagrać pod Atoma, nie mogliśmy zagrać pod Chainlinka, po prostu nie było mnie w domu. No i to jest trzeci projekt z potencjałem do wzrostu. Dwa poprzednie wzrosły o około 30%. Bitcoin jest w dobrym moim zdaniem miejscu, o wiele lepszym, niż gdyby stał na przykład blisko 10 tysięcy dolarów. No, i wydarzenie, które ma Quantum, wydaje mi się jest dosyć hypowe. Staking w tej chwili na rynku kryptowalut jest dosyć hypowy. No, a do tego wydarzenia mamy jeszcze około 5 tygodni, więc potencjał, że ludzie będą kupowali pod to wydarzenie jest. No i wy możecie być jednymi z pierwszych, którzy po prostu kupią ten projekt. Dodatkowo, jeżeli faktycznie projekt urośnie, kupicie go chociażby po tym filmie, a projekt urośnie 30-40%, no to też nie musicie czekać akurat do, 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 do końca sierpnia do tego stakingu. Po prostu mądrze wychodźcie księgując zyski. Ja od teraz mam też nauczkę, zamierzam jeździć teraz wszędzie z moim mikrofonem, by w razie czego móc dla Was nagrywać takie filmy. Oczywiście będziemy dalej szukali ciekawych projektów na lipiec oraz na sierpień. No i tyle. Dzięki za wysłuchanie. Do następnego razu. Cześć.